Witamy, jest z nami Piotr Jeleniewski. Cześć Piotrek. Witam, witam serdecznie. Jako trener Anzora jesteś odpowiedzialny za jego taktykę. Pojawiły się filmy w internecie, na którym było pokazywane, jak Anzor ćwiczył ten prawy. Powiedz mi, to była 100% taktyka na walkę? Tak, to było 100% pod tego Czecha. Mieliśmy tam malutko czasu w związku ze zmianą zawodnika, z kontuzją Dyzia, ale było na tyle tego czasu, żeby sobie pooglądać walki tego Czecha i tam ja znalazłem troszeczkę błędów i w gardzie, i przy uderzaniu właśnie lewą ręką. No i tam zmieściliśmy ten długi prawy, także i na rozgrzewce przed walką, i jakby przy ustaleniu taktyki to było naszym celem, żeby gdzieś właśnie ten długi prawy, czy takim overhandem, czy ciosem prostym, długim, bo Anzor też dość mocno go bije, żeby tam właśnie trafić. Czyli co, po prostu siadłeś, zobaczyłeś walki Pawła Swobody i znalazłeś jego błąd? No tak, tak, to można tak powiedzieć, natomiast to też nie jest kwestia tylko tego przygotowania już bezpośrednio taktycznego do samej walki, ale też dużo pracy, którą wykonał Anzor z trenerem Migaczewem w klubie Phoenix, także cały czas ten progres związany z pracą stójkową, też pod okiem Igora Kołacina w Copacabanie trenował i też boksował tam u trenera Krzysztofa, przepraszam, nie pamiętam nazwiska chyba. Więc to też nie jest tylko tak, że ja sobie tam wymyśliłem akcję i on ją zrobił. Nie, to jest efekt długiej pracy, którą Anzor w tych przygotowaniach wykonał. Także cały czas tą stójkę rozwijał i jakby koronką, tak jak on to mówi, tych przygotowań była ta akcja, która no, tak fajnie wyszła. Jak myślisz, jak silny jest Anzor w tej kategorii do 66 w Polsce? Jest numerem jeden? Wiesz co, no to jest bardzo młody zawodnik i ja bym był bardzo ostrożny w takim ocenianiu, że to jest numer jeden. On dopiero stoczył 4 walki. Myślę, że jest prospektem, myślę, że jest człowiekiem, który jest mega talentem. Jeśli kontuzje, mam nadzieję, nie będą go trapiły, jeśli będzie się rozwijał w takim szybkim tempie, to na pewno będzie w czołówce, czy już może jest. Natomiast ja po pierwsze nie jestem obiektywny, bo jestem jego trenerem, jestem z nim związany też emocjonalnie, więc trudno mi to samemu oceniać. Są od tego inni ludzie, którzy się na tym rynku MMA tutaj w Polsce znają lepiej ode mnie. No ale na pewno jest liczącym się nazwiskiem i przede wszystkim dla mnie ważne jest to, że zaczął wreszcie walczyć w swojej kategorii. To też jest istotne, bo to 6-6 to jest jego naturalna waga. Żałujesz trochę, że nie odbyła się walka z Mariuszem Piaskowikiem? Wiesz co, no żałuję, ale to jest część sportu. No, kontuzje się zdarzają, niestety również w przeddzień walki może się coś wydarzyć i mam nadzieję, że on dojdzie do siebie i że ta walka się jeszcze odbędzie, bo wiem, że wielu fanów na nią bardzo czekało. Myślę, że to są dwaj bardzo mocni zawodnicy w tej wadze, daliby świetny pojedynek i sądzę, że jeśli właściciele federacji wyrażą na to zgodę, to ta walka ma szansę jeszcze wrócić na karty. A może chwilę o samym nokaucie porozmawiamy, bo pojawiły się różne opinie tam w środowisku internetowym, wiadomo, napinacze mówią swoje, że Anzor to morderca, że uderzył parę razy za dużo. Ja osobiście nie zgadzam się z tym, co o tym ty sądzisz. Wiesz co, ja do tego nie podchodzę w ten sposób. Po pierwsze, to są dwaj dorośli sportowcy, którzy wychodzą do tej walki i wiedzą, czego się spodziewać, tak? Ocenianie takiego nokautu w MMA jest nieco inne niż w boksie. To jest wielopłaszczyznowy sport. To nie jest tak łatwo ocenić. Moim zdaniem wiem, że tam psy ludzie wieszają na sędziem, ale ja uważam, że Piotr Bagnicki wcale się nie spóźnił. To nie było tak proste i czytelne. Akurat Piotr w ten sposób upadł, że ja z perspektywy narożnika nie widziałem tego, że on już odpłynął. On tak kładł się na plecy, najpierw na kolano, tak jakby po ciosie poczuł i chciał pójść na plecy. Zresztą on ma taki styl walki, że bardzo często chce z pleców walczyć. To jest dla mnie osobiście trochę dziwne i ryzykowne, no ale on ma taki styl, więc ja myślałem, że on poczuł cios i po prostu idzie na plecy, tak? I tam Anzor, ja z nim rozmawiałem później po walce, on też widział, że jak on się kładł, miał otwarte oczy i generalnie nie sądził, że on już jest odcięty. Więc tutaj ja się nie zgadzam z tymi opiniami. To też bardzo łatwo jest ocenić. To są szybcy zawodnicy, szybka waga. Chciałbym zobaczyć tych ludzi na miejscu sędziego, jak oni by się zachowali, bo oceniać jest bardzo łatwo. Natomiast to jest naprawdę mega trudna robota, mega odpowiedzialna. I akurat w moim przypadku to walczył mój zawodnik, tak? Więc to też może nie coś zaraz powie, a nie jesteś obiektywny i tak dalej. Ja bardzo uważnie oglądałem powtórki i uważam, że tutaj jakiegoś poważnego błędu nie było. Nie było ani zamiaru ze strony Anzora, ani nie uważam, żeby Piotr Bagnicki jakoś tam wyraźnie się spóźnił. Stał troszeczkę dalej, ta akcja była bardzo szybka. Zanim zdążył dobiec, no to tak naprawdę były już te ciosy kończące w parterze i tyle. No,
to jest część tego sportu, to też nie udawajmy, że to jest semikontakt, tak? Bo to tak, tych ciosów gdyby było za mało, to pewnie by ci sami ludzie pluli, że za wcześnie trener Bagiński przerwał, tak? A teraz plują, bo po prostu oni lubią pluć, bez względu na to, co się wydarzy, muszą mieć jakiś taki trash talking. I sądzę, że część tych osób, a zresztą znakomita osób, część z tych, które się wypowiadają, obawiam się, że tak naprawdę nie posiadają wystarczającej wiedzy, żeby się wypowiadać, tak na dobrą sprawę. I cała ich wiedza wynika, nie wiem, z gry na PlayStation, tak, czy czegoś takiego, a potem plują na wszystkich i no i to tak już jest, to się nie zmieni. Jakie plany teraz Onzora? No, wrzesień, grudzień na KSW? Wiesz co, no szczerze mówiąc, w związku z tym, że tak szybko skończył walkę, jest w dobrej kondycji, nie ma żadnej kontuzji, chcielibyśmy jak najszybciej zorganizować mu walkę ze względu na to, że jest kontraktowo związany z federacją w Polsce, to chcielibyśmy tą walkę zorganizować za granicą. Myślę, że jeszcze najchętniej w maju. I takie mamy plany. Zobaczymy, może pojawi się jakaś propozycja, czy to przez promotorów KSW, czy ewentualnie przez nasze kontakty. No i później jesienią, tak, mamy nadzieję, że będzie walka dla Anzora i będzie miejsce na karcie gali KSW. Także na razie odpoczywamy troszeczkę, zaraz wracamy do treningów. Mam nadzieję, że w maju walka i następnie walka już po wakacjach. No to jest zawodnik, który jest na takim etapie, że jakby częstotliwość tych walk musi być dość duża. On cały czas łapie doświadczenie, rozwija się, jest młody, zdrowy, musi jak najwięcej walczyć, bo tego bicia mu po prostu bardzo potrzeba. To jest niezbędny element dla rozwoju jego jako zawodnika. Arbi, przepraszam. 6 kwietnia walczy i 27 bodajże. Co powiesz na jego temat? Ta pierwsza walka jest już zakontraktowana, co do tej drugiej jeszcze nie podpisaliśmy kontraktu, natomiast ja pokładam w Arbim ogromne nadzieje. To jest bardzo solidny zawodnik z dobrym rekordem. On ma jedną przegraną walkę, ale ma przegraną walkę z Mateuszem Gamrotem, także to nie przyjmuję, jak żadnej ujmy mu nie daje. To Mateusz jest świetnym zawodnikiem, prospektem i myślę, że przyszłością kategorii 70 w Polsce i nie tylko w Polsce. Jest to mega zawodnik. Zresztą mam nadzieję, że jeśli ich kariery się rozwiną, no to kiedyś będą się mogli spotkać i może zawalczą, nie wiem, rewanż o pas. W każdym razie Arbis, mega solidny zawodnik, też mnóstwo pracy wkładamy w jego rozwój. Ostatnią walkę bardzo szybciutko skończył, no mam nadzieję, że i tutaj w Koszalinie dobrze pójdzie. No mega, mega chłopak, także tu myślę, że też jest to przyszłość. Albert Cieszelski, jeden z twoich podopiecznych, też ostatnio stoczył walkę. Przegrał w parterze, w stójce radził sobie całkiem dobrze. Jakaś kontuzja dłoni chyba też była u Alberta. Tak, mieliśmy w ogóle w pierwszej rundzie, jak wyszedłem w przerwie do narożnika, Albert mi powiedział, złamałem rękę. No i szczerze mówiąc, jak zobaczyłem rękę, już przewalczył całą rundę, zresztą bił tą ręką. Jak zobaczyłem rękę po zdjęciu tejpów i rękawicy, to też byłem przekonany, że jest złamana. Pojechaliśmy jeszcze w Gnieźnie na prześwietlenie. Lekarz bardzo dokładnie oglądał tą rękę. Okazało się, że nie jest złamana, natomiast no, ręka wyglądała fatalnie, bo była 4 razy większa i nawet chyba na Facebooku wrzuciliśmy zdjęcie tej ręki, także wyglądała bardzo źle. Natomiast już w tej chwili pomalutku Albert wraca do treningów. Ta ręka jeszcze nie jest. Jest bardzo mocno zbita była. Tak naprawdę no, wyglądało to fatalnie, natomiast no, mam nadzieję, że już wkrótce wróci do treningów. No tak się walka potoczyła, dość dobrze rozgrywał ją w stójce, chociaż tam troszeczkę miał problem, ponieważ przeciwnik był bardzo wysoki, więc miał problem ze złapaniem dystansu, ale już jak wyczuł, to zaczął sporo trafiać. Niestety pod koniec walki wpadł w trójkąt, w taką markową technikę swojego przeciwnika, który, o ile pamiętam, jest mistrzem Polski w brazylijskim jiu-jitsu. No i stało się niestety, moment nieuwagi, no to jest MMA, także takie dość bolesne złapał doświadczenie, mam nadzieję, że wykorzysta je w przyszłości. No też bardzo pracowity zawodnik, bardzo taki charakterny, także też mam nadzieję, że wkrótce wróci, popracujemy jeszcze nad błędami i będzie dobrze. 20 kwietnia organizujecie jako PJ Promotion Group kolejne seminarium. Będzie to seminarium z Maćkiem Glabusem. Zapraszamy. Czego możemy się spodziewać po tym wydarzeniu? Wiesz co, Maciek to jest marka sama w sobie, tak? Ja po pierwszym seminarium otrzymałem mnóstwo maili i opinii na temat tego seminarium, bardzo pozytywnych i ludzie byli bardzo zadowoleni. Ja zresztą osobiście również też bardzo cenię sobie Maćka jako człowieka, nie tylko jako trenera i zawodnika. Natomiast jest to mega, moim zdaniem, konkretny, utalentowany nie tylko zawodnik, ale i trener i instruktor. Bardzo fajnie przekazuje wiedzę, bardzo fajnie
tą wiedzę ludziom umiejętnie sprzedaje. Ten schemat przekazywania treningu w czasie treningu jest bardzo czytelny, także już wtedy nawet rozmawialiśmy właśnie o tym, czy znalazłby czas, żeby przyjechać jeszcze raz. On wtedy wyraził zgodę i właśnie ostatnio rozmawialiśmy w związku z tym, że jest dość mocno zajęty, ma tam sporo obowiązków, ale wyraził chęć, żeby przyjechać i stąd ten termin 20 kwietnia, tylko tym razem już seminarium będzie dłuższe, ponieważ wtedy okazało się, że tego czasu po prostu było za mało, że moglibyśmy na tej macie siedzieć tam do wieczora. No i za sugestią właśnie Alfa i naszą, to seminarium będzie 4-godzinne, będą dwa bloki po 2 godziny. Serdecznie wszystkim zapraszamy, dziękuję za wywiad, Piotrek. Dzięki, pozdrawiam wszystkich serdecznie.